Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was kolejny pomysł związany z szyciem. I to są etui, opakowania na tubki. Tubki z różnymi kosmetykami albo z kremem do rąk, z szamponem, z żelem pod prysznic. I to jest świetny sposób na to, żeby dorobić im haczyki. Na przykład jak sobie gdzieś idziecie pod prysznic, na jakimś wyjeździe, możecie sobie powiesić. Nie musicie brać całej kosmetyczki, tylko te najbardziej potrzebne kosmetyki i potem je sobie możecie powiesić na haczyku pod prysznicem. I to są wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia tego. Przede wszystkim kawałek materiału. Będzie nam potrzebna też miarka, nożyczki, gumka, szpilki i oczywiście te tubki takiej wielkości, jakie macie. Tutaj mamy dwie tubki. Musimy je najpierw zmierzyć, one są różnych rozmiarów. Więc najpierw sobie mierzymy te tubki i pamiętajcie, że przy szyciu zawsze dodajemy 3 cm, między 1,5 a 3 cm jako margines. I najpierw sobie w najgrubszym miejscu mierzymy obwód. Tutaj mamy tak około 13 cm. Czyli po dodaniu 3 cm w ramach marginesu wychodzi 16 cm. I teraz musimy jeszcze zmierzyć wysokość. Czyli tyle mamy, to jest 13 cm, a wysokość wysokość 11 do tego brzegu, do zakrętki. Zakrętki nie musimy w to wliczać. I oczywiście też dodajemy sobie margines z jednej i z drugiej strony, czyli 11 plus 3, około 14 cm. Możecie zrobić 15, bo tam jeszcze będzie nam potrzebne, trochę więcej materiału będzie potrzebne. I wychodzi nam kwadrat praktycznie 16 na 16 cm, 16 na 15, 15 na 15, 16 na 15. Wycinamy sobie taki kwadrat i patrzymy, czy do środka mieści się tubka. I kiedy się tylko mieści, tutaj oczywiście nam z jednej strony trochę więcej zostaje, bo tam jest nasz margines. Tu możemy zabrać się za zszywanie. Jeszcze mamy dodatkowy paseczek materiału, który będzie służył nam jako zawieszka, jako szlufka. Tutaj mamy 5 cm na 13 cm. 5 cm, bo tutaj również potrzebujemy margines i tutaj zostaje nam wtedy około 1,5 cm i kawałek marginesu. I jeszcze gumkę, tutaj sobie mierzymy obwód i tyle ucinamy, tak żeby jeszcze zostało centymetr na zakładkę. Czyli też będzie około 14 cm gumki. W tym przypadku oczywiście musicie zmierzyć swoje tubki na kosmetyki, bo każdy ma trochę inne. I możemy zacząć od zszycia szlufki. Tutaj zszywamy wzdłuż długiego boku. Potem przewlekamy na drugą stronę i składamy na pół. Przewlekamy za pomocą agrafki oczywiście. Teraz zaprasowujemy, żeby było równo. Możecie dodać dodatkowe szwy, ale nie musicie. Wystarczy, że złożymy na pół i w ten sposób mamy zawieszkę. I teraz reszta. Zszywamy resztę. Składamy na lewej stronie na pół. I wybieramy sobie miejsce, w którym przyszyjemy tą zawieszkę. Możecie zaraz na brzegu albo na środku. Jeśli chcecie mieć na środku, to pamiętajcie, że macie margines. I do zszycia wkładamy do środka i składamy całość na lewą stronę na zewnątrz. Sama końcówka może troszeczkę wystawać, kawałeczek wystawać, to nie będzie przeszkadzało.
Pamiętajcie, jeśli ma być na środku, to musi być przesunięte w tym przypadku do lewej strony, ponieważ mamy z prawej strony margines. Tutaj będzie przynajmniej 2 cm mniej. Teraz zszywamy z tej strony i z tej strony. Tu na dole zostawiamy otwarte. I przycinamy rogi i brzegi przed przewróceniem na drugą stronę. A teraz przewracamy na drugą stronę. Możecie sobie pomóc, chwytając za zawieszkę i ciągnąc. A rogi możecie wyprostować za pomocą długopisu albo ołówka. I wkładamy tubkę do środka i patrzymy. Dociskamy do samego końca. Z tej strony nam tyle materiału zostało, bardzo dobrze, bo tutaj zawiniemy materiał i włożymy do środka gumkę. I teraz robimy margines, wszywamy go do środka, zostawiamy otworek i przez ten otworek włożymy do środka gumkę. Tutaj mamy szew. Z jednej, z drugiej strony i małe otwarcie i przez to otwarcie za pomocą agrafki przewlekamy gumkę. I możemy sobie zszyć końcówki, albo możemy zawiązać na supełek. I wsuwamy do środka tubkę. I gotowe. Możemy właśnie nosić w tej formie, ewentualnie w jeszcze inny sposób możemy, jeśli się tylko to da zrobić, możemy zdjąć nakrętkę i włożyć gumkę pod nakrętkę. I teraz możemy z powrotem nałożyć nakrętkę. I gotowe. I w ten sposób mamy opakowanie etui na tubki. Oczywiście to nadaje spersonalizowany charakter naszym kosmetykom. Jest słodki, jeżeli znajdziecie sobie uroczy i słodki materiał. Dodatkowo możemy sobie uprać takie etui. Nie ma z tym problemu, kiedy się pobrudzi. I ma jeszcze praktyczną funkcję. Możemy sobie pod prysznicem powiesić, szczególnie kiedy jesteśmy na wyjeździe. To jak najbardziej taka zawieszka się przydaje. No i oczywiście dodatkowo możecie na takim projekcie poćwiczyć sobie szycie maszynowe. Jest to bardzo prosty i bardzo szybki projekt.
Dzisiaj mamy dwie tubki opakowane w ciekawy materiał. Jeśli o ten projekt chodzi, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!